Dobrze, że właśnie przyszedłeś tu dzisiaj. Wiem, czego szukasz i chcesz. Dobrze, żeś właśnie dziś o nas pomyślał. Taki w teatrze jest sens. Przecież to nie ty kochasz, to ja. To nie ty płaczesz, to ja. Nie ty się śmiejesz, to ja. Na scenie zawsze jest tak. To teatr, teatr dziś gra. Tobą dziś jestem tu ja. Spójrz jak łatwo, proszę światło. Właśnie tak. To jest Krystyna. Od czasu, kiedy śpiewała tamtą piosenkę, minęło parę miesięcy. Oprócz niej są tu jeszcze Jurek, Agnieszka, Wojtek, Andrzej, Marek i ja. Przyszli do mnie, popracujemy teraz nad nowym przedstawieniem. No Andrzej, pytaj co napisałeś. Początek znacie. Nasi rodacy, doprowadzeni skrajną nędzą do skrajnej rozpaczy, wpadają na genialny i cyniczny pomysł. Opylić ojczyznę i podzielić się forsą. Kto kupi śrubkę? Kto kupi spodnie? Może kto kupi ziemie zachodnie? Kto kupi króla? Kto kupi las? Taka okazja, ostatni raz. To nam załatwi problemów szereg. To nam ułatwi porzucić szereg. Kto kupi szereg? Kto kupi rząd? Może ktoś kupi jedności front? No dobra, starczy, do domu. Janusz! Dobra, dobra, jestem. Próbujemy światło. Janusz, koniec świateł. Na dole w lochach gnieżdżą się plastycy. Rano, kiedy w teatrze jest pusto, próbujemy piosenki. Kochankowie z ulicy Kamiennej tramwajem jeżdżą w podróże. Kochankowie z ulicy Kamiennej boją się gliny i stróża. Kochankowie z ulicy Kamiennej. Aż dnia pewnego biorą pochodnie, pochód ruszają brzydcy i głodni. Chcemy Romea, wrzeszczą dziewczyny, my na Kamienną już nie wrócimy. Dajcie nam Julię z Wiry Łajdaki. Idą i szumią, idą i krzyczą, a mor szmaciany płynie ulicą. Potem znów cicho, potem znów ciemno. Potem wracają znów.
znów na kamienną. Już tylko parę dni do premiery. Zaczynamy się spieszyć. Czy coś się stało? Tego przedstawienia nie będzie. 2 lata temu czytaliśmy o sobie w gazetach. Występowaliśmy wtedy w Gdańsku, w Olsztynie i w Warszawie. Przypominam sobie fragment tamtego przedstawienia. Chodź, chodź, chodź. Ja idę. Ciągle cię trzeba prowadzić za rączkę. Dobrze, pójdę już prędzej. Stój! Czy nie rozumiesz, że nie możesz mnie wyprzedzać, mnie, twojego przewodnika? Rozumiem. Powiedz mi, dokąd idziemy? Mówiłem ci już. Do celu. Ty wiesz, gdzie to jest? Wiem. Dzięki naszej idei mój wzrok sięga daleko. Spójrz tylko, oto wschodzące słońce przyszłości tam za tym zielonym lasem pełnym dzikiego zwierza. A my idziemy po zielonej łące pełnej barwnego kwiecia, widzisz? Widzę doskonale. Ale nie należy patrzeć tylko w dal. Nauczę cię również dostrzegać przeszkody po drodze. Spójrz, oto przeszkoda. Tak, zdecydowanie. Hop! I już. Nic ci się nie stało? Nie, dziękuję ci. O, drobnostka, ale beze mnie mogłoby być gorzej. Dokąd teraz pójdziemy? Stale naprzód, prostą, równą drogą. Psiakra! Co się stało? Zdaje się, że gdzieś wpadłem. Widzisz mnie? Widzę. To jest niezupełnie. Tak jakby też poranił. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Hop, hop! Gdzie jesteś? Hop! To ty? Od razu ciebie poznałem. Ja ciebie też. Dokąd teraz pójdziemy? Do celu. Muszę ci od razu powiedzieć, że pewne rzeczy dostrzegam teraz lepiej. Na przykład to wschodzące słońce przyszłości tam za tym zielonym lasem. Chodź. Chodź. Dobrze, że właśnie przyszedłeś tu dzisiaj. Wiem, czego szukasz i chcesz. Dobrze, żeś właśnie dziś o nas pomyślał. Taki w teatrze jest sens, a więc...